Cześć, witaj. W tym materiale pokażę Ci, jak zrobić prosty kalkulator na swoją stronę opartą o WordPressa. Stworzyłem ostatnio taki kalkulator, tutaj taki program zarobkowy, niezarobkowy, nieważne, ale tutaj zrobię taki procent składany, powiedzmy przy jakiejś tej kwocie tutaj, powiedzmy jakoś sobie ustalimy. Składowo tam coś 4000 i chcę reinwestować tego jakiś tam procent, załóżmy 50. I tak dalej. To się wszystko liczy i całkiem fajnie, i jakieś podsumowanie na końcu. I w czym to, jak to zrobiłem? Przejdziemy teraz do zakładek i pokażę. Bo bardzo dużo wybierałem różnych, że tak powiem, kalkulatorów, które nie do końca mi leżały. Wpisałem kalkulator i sprawdzałem jeden, drugi, trzeci, czwarty i żaden do końca mi nie podpasowywał. I znalazłem tutaj taką wtyczkę, która jest oczywiście darmowa, więc też mi na tym zależało. Bo tworzyłem taki arkusz w Excelu, bardzo fajnie sobie to wszystko policzyłem, to wszystko działało, ale no chciałem to przenieść to na stronę, tak, aby każdy, który wejdzie na moją stronę użytkowników, mógł sobie to niezależnie, bez ingerencji, że tak powiem, mojej, mógł sobie tam policzyć wedle swoich tam wytycznych i pragnień. I na tej podstawie stwierdziłem, żeby znaleźć taki plugin, który będzie mi pomagał w tym, aby ten cel zrealizować. Wpisując w kalkulator, szukałem różne wersje, testowałem różne tutaj kalkulatory, jakie są na WordPressa. Być może któryś z nich znasz, bądź używałeś kiedykolwiek. Ale mi bardzo przypadł do gustu tutaj, Calculated Fields Form. Jest bardzo fajna sprawa i zaraz go przedstawię i stworzę taki prosty kalkulator. A wezmę pod lupę taki, no, dosyć ciekawy temat, jeśli chodzi o na przykład fotowoltaikę. I teraz tak, tutaj dajemy sobie zainstaluj, później uruchom. Ja to mam oczywiście zainstalowane, więc tego procesu nie będę przechodził ponownie. I wtedy tutaj na pasku dolnym, znaczy z prawej strony, ale na dole masz tutaj Calculate Fields Form. Wchodzimy sobie w ten tutaj przycisk. I standardowo mamy tutaj kilka takich kalkulatorów, które są po prostu defaultowo. Czyli możemy sobie wejść na przykład Single Operations, wchodzimy sobie w Settings. OK. Mamy tutaj tę całą formułę, jak to wygląda. Mamy tutaj różne takie rzeczy jak tekst, currency, czyli tam waluta, numer, slider i tak dalej. Teraz do tego przejdziemy. Załóżmy, że masz jakiś kalkulator zrobiony, chcesz go sprawdzić. Warto, aby co chwilę zapisać tutaj save change i preview, czyli sprawdzamy, jak to się przedstawia. No to jest akurat tutaj taki temat, że tutaj, nie wiem, sobie te jakieś liczby wybieramy. Jak widzisz, się sumuje. I tutaj plusikami, checkboxem możemy jakiś tu końcowy wynik zrobić. No i dobra. Teraz byśmy chcieli zrobić swój jakiś prosty kalkulator. Więc fajnie byłoby mieć jakiś, nie wiem, wzór, z którego będziemy sobie stosować jakąś zależność. No to ja tu skorzystam sobie z jednej ze stron, powiedzmy, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Załóżmy, mamy tutaj o taką zależność. Na każdą złotówkę mamy taką zależność watopika mocy instalacji, czyli tego, że tak powiem, co będzie tam na dachu. Więc sobie bierzemy tą zależność, kopiujemy i wiemy, że na jedną złotówkę. Więc wchodzimy sobie na nasz kalkulator, dodajemy sobie nowy, czyli przykładowo piszę prosty kalkulator EV, OK. Dajemy add, aby się pojawiło, OK. Mamy tutaj jaką ósmą pozycję. Wchodzimy sobie w settings. Na chwilę to pousuwam te wszystkie tutaj zależności. No to można sobie fajnie rozbudować. No i teraz co byśmy chcieli? Na początku byłoby fajnie, aby użytkownik, który wejdzie na naszą stronę, miał do dyspozycji suwak, lewo, prawo, aby mógł sobie, że tak powiem, swoją cenę mógł określić. Wchodzimy sobie w slider, tutaj add fields slider, OK, mamy slider, klikamy w niego, no i tu mamy rachunek miesięczny, OK, to lekko poprawimy tylko ortografię i tutaj możemy dać suwak od do, czyli minimalna wartość 0, załóżmy sobie, zmieniamy na 1,
krok tutaj o złotówkę i nie wiem, przykładowo, no nie wiem, ktoś tam płaci 1500 załóżmy miesięcznie maksymalnie, no bo podejrzewam, że więcej nie ma. I to w zasadzie mamy zrobione, damy save change. Dokonaliśmy jakiejś tutaj zmiany, save change, odpalamy sobie symulację. No i fajnie. Możemy sobie delikatnie to zmieniać. Jak puścimy tutaj krążek, to strzałką góra-dół możemy sobie o jeden punkt podnieść bądź opuścić. Dobra, no to teraz mamy już tą podstawę, czyli nasz użytkownik będzie mógł wprowadzać dane. I teraz chcemy wprowadzić tą zależność, czyli jaka ta moc będzie od tej złotówki. Przypominam, że tam na tą jedną złotówkę przypadało 27,5 watopika, więc teraz dodam sobie pole Calculate Fields. OK. I tutaj nazwiemy sobie to moc instalacji. OK. Mamy napisane. No i teraz musimy zrobić zależność. To jest tutaj moduł kalkulacyjny. On ma bardzo fajną sprawę, bo tutaj możemy dokonywać różnych matematycznych operacji. Oprócz dodawania, odejmowania tych najprostszych, no to mamy tutaj kosinus, tangens, radiany, no i tutaj paru jeszcze innych funkcji. No my korzystamy z tej najprostszej, czyli będziemy po prostu przemnażać. Tutaj mamy pole i teraz tak, będziemy musieli przemnożyć te pole, które zadaje nasz użytkownik na stronie, razy ten współczynnik 27,5. Czyli wybieramy sobie tutaj z podpowiedzi. Na razie mamy filtr 1, jakbyśmy dodali więcej, to by był większy wybór, ale tu mamy rachunek miesięczny, bo też mamy podpis. Ważne, aby sobie go podpisywać, to co tutaj się wyświetla. No i dobra, mamy to. Dajemy sobie przycisk przemnóż. Możemy to oczywiście z klawiatury wpisać, ale ja tu robię tak, żeby było to też przedstawione w miarę fajnie. I miałem zapisane 27. Tutaj akurat przecinki nie są uznawane, bo to by się nie liczyło. Dajemy kropkę. OK. Dajemy save change. Preview, aby odpalić ten nasz kalkulator. No i to jest tutaj w watopikach. Czyli nie w kilo, bo najczęściej jak gdzieś jest jakaś kilo, że tak powiem, instalacja, to się mówi 3, 4, 5, 6. No tu mamy 16, no tak jakoś dużo, nie? Więc aby to sobie fajniej, że tak powiem, zrobić, zróbmy sobie małą modyfikację w tym panelu. Bo to jest cała nasza moc, ale my chcemy w kilo, więc dodamy sobie tutaj nawiasy. I cały nasz rachunek musimy podzielić przez 1000. No bo kilo to jest 1000. I będziemy mieli wtedy tą wartość najczęściej spotykaną. Dobra, zapiszemy sobie zmiany. Włączymy preview. I załóżmy, że od kwoty, nie wiem, 174 zł miesięcznie, średnio miesięcznej, czyli musimy zsumować oczywiście wszystkie i zimowe, i letnie rachunki, podzielić przez 12 i wtedy nam wychodzi średnia. No to mamy tutaj taka plus minus, orientacyjna oczywiście tutaj sprawa, że przy takiej kwocie mniej więcej 4,7 moc powinna wyglądać. Ten temat trochę bardziej zawiły, może być lekko zawiżony, ale to jest powiedzmy takie nasze umowne założenie, że to tak wygląda. I na tej zasadzie już możemy zrobić. No i teraz tak, no to nam ten wygląd może nam niekoniecznie odpowiada, jeśli chodzi o wizualne. Wchodzimy sobie w zakładkę From Settings i na dole mamy coś takiego jak template, czyli wygląd naszego kalkulatora. Możemy go sobie tutaj zmienić jedynkę, odpalamy, jak to wygląda. No i mamy tutaj te nasze opisy i wizualnie to jakoś tak wygląda. Sprawdzimy jeszcze jakieś 2-3 inne randomowe. Ten tutaj to widzieliśmy na początku. Tutaj czerwony może sprawdzimy. OK. No i w zasadzie to wszystko. I teraz, no jak mamy to, że tak powiem, zapiszmy tylko. Jak mamy to wrzucić do naszego bloga?
Tutaj u góry jest widoczne takie coś shortcode. Wystarczy, że go sobie skopiujemy stąd, załóżmy. Kopiuj. Inaczej jeszcze jak wchodzimy sobie tu w Calculate, to te shortcody mamy widoczne to, co już stworzyliśmy. Mamy swój opis. Jeśli chcemy coś zedytować, wchodzimy sobie w settings i sobie zmieniamy. No i weźmy sobie dodaj nowy wpis. Powiedzmy sobie, jak się nazywamy. Wklejamy nasz shortcode. Oczywiście tego nie chcę publikować, więc skorzystam sobie z opcji zobacz. Jak to będzie wyglądać po publikacji, więc klikam zobacz. Chwilę trzeba poczekać. OK. No i OK, wczytało się. No i mamy możliwość tutaj sobie usuwania lewo, prawo. W momencie, kiedy zaznaczyłem strzałeczkami góra, dół, zmienia wartość, tu moc się zmienia. Więc działa to prawidłowo. No, przypominam, że tutaj te zależności są takie troszeczkę lekko naciągane, bo tu jeszcze dużo więcej czynników wpływa na takie kalkulacje, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Ale jeśli jakiekolwiek potrzebujesz na swój użytek zrobić obliczenia, to myślę, jak najbardziej wystarczy. Najpierw przykładowo w Excelu sobie zrobić cały swój proces, algorytm, że tak powiem, cały wzór określić, opisać, a później go po prostu przenieść na WordPressa. No i zrealizować tak, żeby to na stronie wyglądało. Myślę, że wydaje, że to będzie na pewno dużo ciekawsze niż próby jakiegoś eksportu Excela do WordPressa. No próbowałem, to nie wygląda za dobrze, bo jeśli udostępnisz swój plik excelowski dużej grupie ludzi, każdy będzie tam coś klikał, przemieniał, no to zanim się jednemu wczyta jego dana, to ktoś inny coś zmieni, robi zmianę, no i to się będzie kłóciło między sobą. Także mi się wydaje, że ten materiał był pomocny dla Ciebie. Jeśli tego szukałeś, to łapka w górę, komentarz dla zasięgu. Będzie mi niezmiernie miło. No i jeśli chciałbyś jeszcze jakieś informacje na temat tego, że tak powiem, jeśli chodzi o WordPressa, czy jakiekolwiek inne, śmiało pisz w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Polecam tutaj playlistę do obejrzenia na końcu, która się wystąpi. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.